bardzo uprzejmie dziękuję. Rzeczywiście no, tutaj fantastyczny skład. Mamy zarówno przedstawicieli operatorów sieci otwartych, tak jak tutaj tytuł niesie, jak i przedstawicieli operatorów, też dostawców usług bardziej detalicznych. Nie ukrywam, że trochę tak na tej, chciałbym zbudować na takim lekkim zestawieniu waszych poglądów ten panel. Decyzje są przed operatorami bardzo trudne. Chciałbym, aby ten panel po części stanowił taki, nie powiem, szkolenie, warsztat, ale okazję do zapoznania się z oboma poglądami dla operatorów, którzy no, jeszcze nie wybrali do końca swojej drogi, bądź takie decyzje mają przed sobą, być może nie rozważają, ale po takim panelu się zastanowią, w którą stronę by chcieli tak naprawdę się udać ze swoją działalnością. Nie ukrywam, ale po części tutaj takim motywem przewodnim i pierwszym pytaniem jest fragment, cytat z pana Macieja Nowochońskiego, który twierdzi, że sytuacja rynkowa sprzyja dzisiaj budowie podmiotu infrastrukturalnego. Pan Wiśniewski również mówi, że nie należy się bać hurtu. No i ja bym chciał, nie ukrywam, tak czasami może kontrowersyjnymi pytaniami, może nie tyle kontrowersyjnymi, ale takimi pytaniami trochę trudnymi może czasami się dowiedzieć, czy rzeczywiście to życie operatora jest takie hurtowego, usłane różami. Z drugiej strony, czy każdy powinien być zainteresowany, by taką działalność prowadzić? No bo dzisiaj jednak, no nie chcę powiedzieć, że ten biznes wydaje się dla naszych operatorów bardziej naturalny, ten taki biznes detaliczny albo połączenie obu biznesów, bo to tak naprawdę, jak ktoś sam dla siebie świadczy tego typu usługi, to także te po części przynajmniej problemy zna. No i właśnie moje pytanie pierwsze i taki pierwszy, może nie powiem, że dział, ale pierwszy temat, to jest ta ekonomika sieci otwartych. A czy to jest taki sam biznes jak przy sieciach mieszanych, czy to jest jakiś szczególny element? No i chciałem się jako pierwsze takie pytanie zapytać, co tak naprawdę decyduje o powodzeniu jednej sieci hurtowej, a ewentualnie niepowodzeniu drugiej? Czy w ogóle taka sieć może nie odnieść powodzenia? No bo jeżeli wszyscy tak zachęcają, to może rzeczywiście tutaj żadnego problemu i ryzyka nie ma. Jakby, nie wiem, któryś z tutaj naszych reprezentantów sieci hurtowych, zapraszam może pierwszego do, może jakoś tak zmitygowania trochę tego optymizmu, a z drugiej strony może go podtrzymania. Nie wiem, które z Państwa chciałoby zacząć. To może ja. Jak zaczynałeś pytanie i mówiłeś o tych sieciach otwartych, zaczęłam się zastanawiać, czy powiesz o sieciach zamkniętych potem. Nie. Ale widzę, że się pilnujesz. Nie muszę się pilnować. I nie, broń Boże. Co świadczy o sukcesie? Wiecie co, ja patrzę trochę na ten nasz biznes hurtowy i od razu mówię, że nasi PR-owcy mi powiedzieli, żebym nie używała hurt detal, ale jakoś tak mi pasuje. Ja to widzę, że ten biznes pomiędzy tym hurtem a detalem, pomiędzy operatorem udostępniającym a operatorem korzystającym, to jest taki trochę związek, w który no, trzeba się mocno zaangażować i trochę zainwestować, no bo patrząc z punktu widzenia operatora korzystającego, no to oczywiście są pewne koszty na wejściu, bo i trzeba pozyskać tego klienta, potem go utrzymać, potem są koszty marketingowe, no jakby trzeba wyłożyć trochę pieniędzy, żeby to się spinało, no musi być efekt skali, więc zasięg. Ten zasięg to jest rzeczywiście coś, co jest takim elementem, który bardzo pomaga w szybkim rozwoju tego biznesu. A poza tym, to nie wiem, tu pewnie Jacek będzie dalej komentował i te plusy wszystkie wymieniał, natomiast ja widzę jeszcze konieczność takiej synergii pomiędzy tym operatorem udostępniającym i korzystającym, bo tak naprawdę i operator udostępniający i korzystający no, dążą do tego samego, do nasycenia sieci i jakby chcą obsłużyć tego klienta końcowego no, i na tym zarobić. I teraz, żeby to się udało, obie strony muszą być zaangażowane. I na pewno po stronie operatora udostępniającego, który chce, żeby ta jego sieć odniosła sukces, to musi być duże zaangażowanie na poziomie usług dodatkowych, takich jak partnerstwo techniczne, pomoc w sprzedaży, no oczywiście najbardziej elastyczne oferty, umowy, promocje itd.
Jeśli to zaangażowanie jest, to ja nie widzę, żeby to się nie udało. Co na to, Jacku? Oczywiście jesteśmy skazani na sukces. Zawsze. Ja bym powiedział tak, że ja bym trochę zaczął od innej strony. Bo jest taki moment w czasie, który dzisiaj, zresztą pan prezes Pleja też o tym wspomniał, trzeba sobie podzielić na pytanie, czego nie będziemy robić, na czym się będziemy skupiać. I wydaje mi się, że akurat wejście w rynek hurtowy sprawia, że my jasno mówimy, że nie będziemy robić detalu w ogóle. Nie będziemy na tym kanwie konkurować z nikim. I to, myślę tak, trzeba mieć odwagę, żeby sobie to powiedzieć, zrobić kilka kroków wstecz w moim przypadku. Nie rozwijamy technologii, nie bawimy się w wideo, dekodery, cudowne platformy, IP. Niestety, bardzo ubolewam jako inżynier nad tym, ale skupiamy się na zupełnie innych rzeczach, może bardziej prostych i przyziemnych, jak dostęp światłowodowy. I tej odwagi po prostu trzeba sobie w pewnym momencie powiedzieć, co ja chcę robić, czym chcę się wyróżniać na rynku, którą stronę chcę podążać, żeby budować wartość dla akcjonariuszy oczywiście, ale też dla siebie, co mnie rzeczywiście napędza, co chcę zrobić. I myślę, że to jest taki moment w czasie, w którym pewnie wielu operatorów musi zadać takie pytanie, czym ja się rzeczywiście wyróżniam, co chcę budować. Drugie to trzeba mieć dużo samozaparcia i otwartości na to, żeby łączyć się z kilkudziesięcioma operatorami. Każdy z nich oczywiście uważa, że jego systemy są najlepsze, jednak się łączy z nami, to raczej chce, żebyśmy się dostosowywali do niego. Udaje się nawet z dużymi operatorami, takimi jak Orange, dogadać, żeby może jednak posłuchali trochę, co się dzieje na rynku, inni też coś robią. Ale to też mówię o tym, że trzeba mieć sobie nie tylko pomysł, ale też pewną determinację na to, żeby nie zrażać się różnymi takimi rzeczami, które są na rynku. Mamy niewątpliwą okazję, żeby ten rynek zderegulować, żeby go na nowo poukładać. Pojawiają się nowi gracze, tacy jak moja firma, ale też Fiberco Orange'a, Fiberhost, Tauron. No i jest kilku operatorów, którzy bawią się w hurt. Bawią się, to jest złe słowo, bo mówimy o miliardach złotych, ale budują coś, czego nie było do tej pory. I naprawdę uważam, że też ten moment na to też, żeby na rynku regulacyjnym utworzyć ten rynek na nowo. On się tworzył w 2002, 2003, 2006 roku, kiedy wchodziła preselekcja WLR i takie rzeczy różne, różniste, potem BSA, LLU, ale to była jakaś zamierzchła historia, to dinozaury wtedy jeszcze chodziły po świecie. Nie? Dzisiaj mamy XXI wiek, to znaczy już zbliżamy się do połowy tego wieku. Mamy operatora hurtowego, nie jednego, tylko kilku. Mamy detalistów, którzy mają bardzo fajne produkty, świetną bazę klientów, fantastyczne brandy, no po prostu aż się prosi, żeby te usługi od nich kupować. A zostawmy tą nudną rzecz, jak budowa światłowodów firmom, które się w tym specjalizują. Nie inwestujcie swoich środków. Zaufajcie tym, którzy je mają, którzy mogą poczekać kilkanaście lat na zwrot inwestycji. Skończyły się czasy inwestowania w 3-5-letnie zwroty, tego już nie ma tak naprawdę. Oczywiście są nadal złote strzały i gratuluję wszystkim tym, którzy udaje się takie rodzynki wyłowić, ale jeśli mówimy o skali, o kilku milionach, kilkunastu milionach gospodarstw domowych, to się skończyło. Musimy mieć dotacje unijne, żeby to się w ogóle opłacało, dość szczególnie w trudnych miejscach, ale też inwestorów, którzy są cierpliwi. Swoją cierpliwością oczekują również pewnej przewidywalności na rynku telekomunikacyjnym, bo jeśli mówimy o inwestycji na kilkanaście lat, to też mówiąc o regulacjach, mam na myśli to, żeby też upewnić się, w jaki sposób będą kształtowane ceny na rynku. Czy za lat 15 właśnie, czy to moja inwestycja dzisiaj w 5G, które przed nami, nie chcę mówić ile miliardów, ale pewnie tutaj wszyscy doskonale wiecie, że mówimy o takich pieniądzach, które w zasadzie, nie wiem, dużych pieniądzach, to pytanie, kto je wyłoży bez pewności, że za 10 lat nie zmieni się coś, za 5 lat nie zmieni się coś i okaże się, że ta inwestycja jest kompletnie nieopłacalna. Czy to musimy ten temat dzisiaj zaadresować, rozwiązać go i iść do przodu. Mamy, wydaje mi się, jedyną niepowtarzalną okazję. Powstało kilku operatorów hurtowych. Na tej kanwie możemy dla was bardzo wiele rzeczy załatwić. Potrzebujemy tylko detalistów, którzy będą też chcieli z nami pójść tą drogą i będziemy dalej, wydaje mi się, tworzyli coś, czego cała Europa nam zazdrości. To też warto, żebyśmy wiedzieli, że naprawdę odważnie weszliśmy w rynek hurtowy w takiej skali, mówię już nie tylko o Nexerze, ale w ogóle o graczach hurtowych w Polsce. Jesteśmy tutaj ewenementem i warto się też tym chwalić i opowiadać. Oni się od nas uczą. I to też jest fantastyczne doświadczenie, dlatego mówię, że jesteśmy skazani na sukces, bo wszyscy idą dokładnie tą samą drogą. Także to tyle ode mnie na początek, a mam nadzieję, że jeszcze będę miał okazję coś powiedzieć. Z pewnością. I cudownie się siedzi, bo wczoraj strasznie długo stałem, także dziękuję. Bardzo się cieszę. Może jeszcze pan Maciej Nowochoński, jeśli mogę, kilka zdań.
Ja w ogóle myślę, że jesteśmy jako branża w bardzo ciekawym momencie, bo chcemy czy nie chcemy, no znaleźliśmy się w samym centrum cyfryzacji kraju. Tak? To, co się teraz odbywa w przyspieszonym tempie, to rozwój e-commerce'u, rosnąca w sposób spotęgowany konsumpcja danych. I to, co będziemy widzieć w następnych latach, to będzie tylko wzmocnienie tego trendu. I teraz mówimy o światłowodach i nie sposób tak jakby zapomnieć, że to, że dzisiaj światłowody są w centrum uwagi, no to jest znak czasu, to jest po prostu infrastruktura przyszłości. Kiedyś to były koleje, później to były autostrady, dzisiaj to są światłowody i to jest tak jakby centrum generowania wartości w Polsce. Zgadzam się tutaj z panem prezesem Pleja o właśnie roli telekomów w cyfryzacji. To jest szczególne. Nas pozycjonuje bardzo dobrze, ale to też jest i nasza odpowiedzialność, żeby pójść dalej. Tak? Dzisiaj jak ten rynek wygląda? Mamy około 5-6 milionów gospodarstw domowych w Polsce podłączonych do światłowodu. To jest skala mniej więcej około 1/3 14-14,5 miliona gospodarstw w Polsce. Dzisiejsze plany, jak patrzymy na rozwój rynku, mówią o tym, że będzie może gdzieś 8-9,5 miliona za 4 do 5 lat gospodarstw domowych. I to też trzeba sobie powiedzieć uczciwie jeszcze bez tak jakby efektu Krajowego Planu Odbudowy, no bo czekamy cały czas na szczegóły, też na timing, kiedy będziemy mieli tutaj większą widoczność, perspektywę na to, ale to też wpływa na tej ekonomice, na tą ekonomikę, o której tutaj rozmawialiśmy. Wydaje mi się, że no z perspektywy Orange to jest szczególnie istotne, żeby dzielić się infrastrukturą, która została już zbudowana. Zainwestowaliśmy ponad 10 miliardów złotych w same światłowody. Dalej będziemy jeszcze inwestować. Tutaj padło stwierdzenie na temat światłowód inwestycje. Tak, to już jest nowy podmiot na rynku. Otwarta sieć hurtowa działająca no w bardzo podobnym modelu jak model Fiberhosta czy też Nexery z olbrzymimi planami inwestycyjnymi w potrojenia istnienia dzisiejszej sieci na tym zasięgu, ale to też jest, nie wyczerpuje tak jakby możliwości wzrostu na tym rynku i miejmy na uwadze, że idą też nowe pokolenia, które mają o wiele większą wrażliwość na tematy związane z ekologią, z tym, jak nasze sieci zużywają prąd. To ekologię to może jeszcze za chwilę przejdziemy, jeśli mogę. Tak, a tu chciałem tylko wspomnieć jedną rzecz, bo światłowód właśnie będzie tym, czym będą się kierowali też nasi przyszli nowi klienci, patrząc na to, to ile ja tego prądu zużywam. I szczegóły za chwilkę, rozumiem. No. Tak, jeszcze do tego tematu na pewno wrócimy, między innymi z uwagi na ogólnie taki, powiedziałbym, nacisk ze strony Unii Europejskiej na promowanie tych zielonych technologii, ale tutaj pojawia się taki wątek faktycznie tej dobrej relacji pomiędzy operatorami hurtowymi a podmiotami świadczącymi usługi dataliczne jako jednego z warunków tego powodzenia operatora hurtowego. No i skoro mamy tutaj dwóch przedstawicieli operatorów, którzy świadczą usługi w sposób detaliczny, bo są na razie nakierowani głównie na świadczenie usług detalicznych, no to pytanie w takim razie, przepraszam, pani prezes, wiceprezes Pike, proszę bardzo, się będzie wypowiadała. Co w takim razie świadczy, albo inaczej, co jest warunkiem tej dobrej współpracy pomiędzy tym operatorem a hurtowym a detalistą, tak żeby rzeczywiście ten operator hurtowy mógł się pochwalić tymi wynikami z punktu widzenia takiego detalisty albo operatora przeciętnego PIKE, nazwijmy to. Ja bym powiedziała, że odpowiedź jest bardzo krótka. Pełna determinacja po stronie hurtownika do tego, żeby rzeczywiście poważnie bawić się w ten biznes hurtowy. To tak w wielkim skrócie, natomiast rozwijając tę odpowiedź.
Dodałabym jeszcze, że mam bardzo dużo empatii tutaj do kolegów, którzy podejmują ogromne wyzwania inwestycyjne, budując te sieci, podejmują duże ryzyko. Natomiast warto sobie przypomnieć, dlaczego my to wszystko robimy. Te sieci są budowane po to, żeby były sieciami otwartymi, żeby jakby w transparentny sposób budować oferty i zachęcać te podmioty, które oferują usługi dla użytkownika końcowego, aby się tam znalazły. Czyli krótko mówiąc, budować na tych sieciach penetrację. I wydaje mi się, że warto by było, żebyśmy wyszli w myśleniu dalej niż tylko do miejsca, w którym podłączamy abonenta do światłowodu, tudzież oferujemy mu usługę, ale tworzyli takie warunki konkurencyjne, żeby ten abonent miał również wybór spośród różnych usługodawców. I to rzeczywiście może się materializować w takich warunkach, w których ten operator hurtowy robi wszystko, żeby jak najszybciej podłączyć operatora OK do swojej sieci, żeby wesprzeć go w, nie wiem, zbudowaniu API, żeby zbudować transparentne oferty i zapewnić temu OK możliwość stworzenia biznesu, który rzeczywiście się zwróci. Rozumiem. To jeszcze pytanie może tutaj do pana prezesa Abramczuka, bo państwo jako Netia mieli doświadczenie zarówno, albo mają doświadczenie zarówno po tej stronie detalicznej, jak i korzystania w dosyć szerokim zakresie z sieci podmiotu trzeciego, jakim był chociażby Orange. Co jest tak naprawdę kluczem do tego, jakby inaczej trochę formułując to pytanie, co jest kluczem do tej współpracy pomiędzy operatorem hurtowym a detalicznym? Czy to regulacje bardziej, czy to rzeczywiście taki biznesowy interes, czy to co tutaj musi zagrać, żeby rzeczywiście ta współpraca przyniosła korzyści w postaci w szczególności tej penetracji, o której tutaj Patrycja wspominała, czyli czy no, jednak te sieci hurtowe, ich biznes oparty jest w znacznej części na tej wysokiej penetracji. Czy to tak jest? Czy co zrobić, żeby ta penetracja była jak najwyższa? No bo to faktycznie ostatecznym celem jest jednak sprzedaż usług, a nie budowanie samo sieci. Znaczy, drobne sprostowanie. Dalej Orange jest naszym bardzo kluczowym partnerem. To nie jest tak, że zaprzestaliśmy jakiejś współpracy, więc czas przeszły. Przepraszam. Nie tak? I pewnie dalej będzie tym jednym z kluczowych graczy. No, siły Orange'a nikt nie jest w stanie nie docenić na tym rynku. Natomiast ja powiem tak, my przeszliśmy pewną ewolucję. Tak? To, co mówił Jacek, czyli jakieś regulacje sprzed 10 czy więcej lat, one rzeczywiście być może wtedy tchnęły i dały możliwość świadczenia usług przez operatorów na sieci Orange'a. Natomiast ostatnich na pewno kilka lat wykazały, że jakby sama regulacja no jakby nie nadąża za zmianami tymi rynkowymi, za potrzebami klientów, więc operatorzy, no cóż, no trzeba było usiąść, zacząć ze sobą rozmawiać otwartym tekstem, jakie są potrzeby, jakie są koszty, jakie są możliwości i czas dostarczenia sieci do klienta końcowego w modelu hurtowym i wydaje mi się, że to zostało bardzo dobrze spożytkowane. Tak? Wszyscy, oczywiście nie ma takiej sytuacji, że wszyscy w danym momencie są na 100% zadowoleni, wszystkie rozwiązania są idealne albo takie same, no bo pewnie nie żyjemy w idealnym świecie i zawsze się zdarza coś, co komuś nie pasuje, wszyscy wzięli, część chce inaczej, część chce tak. No, nie ma idealnego świata biznesowego. To nie to. Natomiast to, co pokazało, że generalnie rynek dużych operatorów jest otwarty na szeroki dialog i współpracę między sobą. To jest fantastyczne i tak jak są te projekty, które są realizowane i przez Maćka, i przez Fiberhost, i przez Nexere, to jest jakaś przyszłość, zwłaszcza w tych obszarach, no do których operatorzy tacy jak ja, ale też każdy inny, bo może na przykład też Orange, nie zdecydowaliby się zainwestować,
bez budowy sieci sfinansowanej ze środków publicznych. Natomiast ja chciałbym w drugą stronę spojrzeć. Tutaj Maciek mówi 9 milionów gospodarstw. Wiemy, jakie są zasięgi terytorialne dzisiaj tego, co robi Fiberhost, tego, co robi Nexera. Ale spójrzmy, ile mamy na rynku małych, lokalnych operatorów, którzy też dostali wsparcie na wybudowanie swojej sieci. No i jakoś, tak powiem, między dużymi, nie wiem, może jest łatwiej się dogadać, ale żeby oni też spróbowali otworzyć, bo może otworzyć tą swoją sieć po to, żeby spróbować być takim małym fiber hostem lokalnym. To nikt, jak widać z doświadczenia, nikt nie zabierze tych klientów, którzy tam są. Oczywiście pewnie trzeba będzie stoczyć małą batalię rynkową na oferty, ale finalnie ta sieć się szybciej wypełni. Więc ja tutaj bym bardzo serdecznie namawiał wszystkich, którzy skorzystali ze środków POPC lub planują skorzystać ze środków kolejnych instrumentów finansowych, żeby myśleli o tym nie tylko jak być detalistą na tej sieci, swojej sieci, którą wybudują, ale też żeby być takim mini hurtownikiem, bo to wydaje się być też przyszłość i możliwość dostarczenia wielu, wielu innych usług do klientów z wielu różnych źródeł. Ja muszę przeprosić najmocniej, bo może to nie powinienem tego pytania zadać, ale to jeżeli to tak jest, rzeczywiście być powinno, to dlaczego na przykład Netia nie wydzieliła tak jak Orange z siebie fragmentu hurtowego? Bo tutaj mamy operatorów, którzy są trochę w podobnej sytuacji. Część z nich ma usługi detaliczne, część ma usługi, znaczy inaczej, na swoją rzecz świadczą usługi hurtowe i może oni trochę są w podobnej sytuacji i no, czy jest trochę inna sytuacja, no, na przykład tutaj Nexery, która startuje od zera w sensie, że nie miała nigdy usług detalicznych, a są operatorzy wśród nas, którzy no, mają znaczący udział usług detalicznych. Czy to wpływa jakoś na to podejmowanie decyzji? Dlaczego tak, dlaczego nie? Znaczy, jak się spojrzy na sieć Neti, to mamy zbyt dużą mieszankę technologiczną na dzisiaj. Trzeba pamiętać, że mamy część sieci HFC, mamy część sieci światłowodowej, mamy skrętkę, no, różnistych klientów, więc dzisiaj próba wydzielenia takiej spójnej, no bo to też by było dobrze, żeby to było spójna terytorialnie sieć, no myślę, żeby była nieco karkołomna, aczkolwiek w momencie, w którym zakończymy proces modernizacji sieci, który prowadzimy od kilku lat, będziemy mogli się nad takim czymś pochylić ewentualnie, jeżeli będzie taka decyzja. Natomiast na dzień dzisiejszy, no, prawdę powiedziawszy, na końcu klienta interesuje to, co on ma dostać, czyli prędkość. Chce tego 1 giga, w cudzysłowie, na końcu po to, żeby mógł móc skorzystać z całego dobrodziejstwa usług cyfrowych. I myślę, że to jest trochę tak jak z wczorajszą awarią Facebooka, gdzie linie operatorskie na call centrach się zatkały, bo klienci myśleli, że to jest awaria u operatorów. No niestety operatorzy nie mają umów i nie dostarczają usługi Facebooka do klienta. To nie w tym miejscu. No i tak jest z takim, bym powiedział, miksem technologicznym, czyli klient na końcu chce mieć dobrą, szybką, bezawaryjną usługę. Bardzo dziękuję, bo to też prowadzi mnie do kolejnego pytania. Jaki duży musi być taki operator, żeby rzeczywiście to miało sens, takie hurtowe udostępnianie, ten spójny fragment? Nie wiem, tutaj już nie kieruję tego pytania do żadnego z Państwa bezpośrednio, kto byłby zainteresowany, to proszę o odpowiedź, no ale z punktu widzenia takiego operatora lokalnego, jaki duży on musi być, żeby to miało sens, żeby rzeczywiście ktoś chciał z niego skorzystać, z jego usług hurtowych skorzystać i żeby ta jego oferta miała to powodzenie biznesowe? Ja wiem, że tutaj mówiliśmy o tym, że to... To jeżeli ja mogę wtrącić tutaj 3 słowa, bo nie wiem, czy wiecie, ale Orange współpracuje z kilkudziesięcioma różnymi właśnie mniejszymi operatorami sieci światłowodowych i nie mówię tutaj ani o Fiberhoście, ani o Nexerze. I mamy to doświadczenie już od wielu, wielu lat. Wydaje się, to znaczy to jest taka nasza taka praktyka biznesowa, że
No, jest sens rozpocząć współpracę, gdy mówimy o mniej więcej około 10 tysiącach gospodarstw domowych w zasięgu. To wynika po prostu z takiej no, zupełnie prostej ekonomiki, że sieci muszą zostać połączone. To czego my oczekujemy, to oczywiście wysokiej automatyzacji procesów podłączania i sprzedaży. I tutaj jesteśmy, wydaje mi się, wyelajnowani, jak to się mówi, z innymi operatorami typu hurtowego. To po prostu muszą być operacje na skalę masową. I przy tego typu wielkości podmiotów to jest już warto robić. I teraz Andrzej wspominał tutaj o rynku mniejszych operatorów. Oczywiście no mamy pewnie ponad 2000 takich aktywnych mniejszych operatorów. Tutaj Łukasz podsunął fajny raport ze 2 tygodnie temu, gdzieś wspominając o 1600, jeżeli się nie mylę, operatorów światłowodowych. No zobaczmy, co się dzieje na rynku. Następują różnego rodzaju zmiany. Rynek telekomunikacyjny mocno wkracza w rynek kablowy. Wydaje się, że byłoby rozsądnym i wskazuje nam to bardzo wielu operatorów właśnie mniejszych, którzy zaczynają myśleć o pewnych połączeniach, pewnym wzroście biznesu. No skala po prostu daje dużo większe możliwości, jeżeli ona rośnie. Także pod kątem takiej współpracy z detalistą, takim jakim jesteśmy również i my w Orange, no to też jest ważne. Czy ktoś jeszcze chciałby tutaj dodać do tej kwestii? Oczywiście, że tak. Ja bym powiedział tak, że to 10 tysięcy jest dobrą liczbą. Natomiast ja myślę, że trochę to zależy od tego, czego oczekujemy, kim jesteśmy, co chcemy zrobić. Może mieć bardzo małą sieć, nie wiem, 1000 gniazdek i też ją otworzyć. Ale nie trzeba otwierać jej dla Orange'a, który, tak jak zgadzam się Maćku, przy tak dużej skali, to automatyzacja procesów jest niezbędna, żeby to się wydarzyło w tak ogromnym wymianie informacji między dużymi operatorami. Ale jeśli otwieram swoje 1000 gniazdek dla kolegi obok i drugiego jeszcze i trzech i czterech sobie pracujemy i wysyłamy te zlecenia sobie tam mailem, to też może działać. Więc ja bym powiedział, trochę zależy, co kto chce osiągnąć i w jakiej skali. Ja myślę, że to jest też, trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, w zasadzie u nas to chyba trochę retoryczne, to może nie będę go zadawał, ale trzeba powiedzieć sobie dzisiaj, że zmieniło się również to na rynku, że już posiadanie własnej infrastruktury nie stało się taką silną przewagą konkurencyjną. No, to bardzo ładnie to się tak mówi, ale generalnie do tej pory było tak, do niedawna było tak, że żeby móc oferować usługi, trzeba było mieć swoją sieć. Albo mieć dostęp do dużego operatora, na przykład Orange'a, który mógł te usługi hurtowe sprzedawać. Ale zdecydowana większość operatorów bazowała na tym. Znaczy musieliśmy budować własną sieć, czy radiową, czy kablową, po to, żeby oferować usługi. I dzisiaj to się zmienia. Dzisiaj nie trzeba mieć własnej sieci. Można tworzyć tak, jak na sieciach komórkowych MVNO powstaje, to tak samo można sobie wymyślić fixed NO. I brać te sieci, niekoniecznie inwestując ogromne pieniądze w infrastrukturę. Myślę, że to też się zmieniło. Także ja bym powiedział tak, że oczywiście jak ktoś inwestuje bardzo dużo, to musi mieć bardzo dużą skalę. Jak ktoś już zainwestował i zastanawia się, co zrobić, to też dla niego jest miejsce, tylko musi być świadomym tego, że raczej to będą małe podmioty łączyły się, gdyż duże będą potrzebne właśnie automatycznego interfejsu, API, z bardzo ustandaryzowanych procesów komunikacyjnych, dostarczania usług, obsługi awarii. I to jest skomplikowane, więc pewnie przy małej skali to się po prostu nie będzie opłacało, ale myślę, że spokojnie jest w stanie znaleźć sobie kilku jeszcze partnerów, którzy mogą sobie nawzajem pootwierać sieci i mogą stworzyć fajny układ kilku operatorów, którzy sobie nawzajem tą sieć uzupełniają kolejnymi abonentami. Ja też się zgadzam z Jackiem, bo Maciej też patrzy od strony właśnie tego biorcy i potrzeb tego biorcy. Natomiast patrząc od strony dawcy, to tak naprawdę, czy ktoś ma 1000, 2000, to nie ma znaczenia. Masz infrastrukturę, chcesz ją otworzyć, jakby im więcej będziesz miał operatorów korzystających, czy małych, czy dużych, tym więcej nasycisz tą sieć, będziesz miał lepsze wyniki.
To ja bym tylko dodała w uzupełnienie tego wszystkiego, że można sobie wyobrazić sytuację, w której stworzony zostanie system informatyczny na procesowanie zamówień na różnych sieciach i który połączy te różne sieci właśnie w jeden system informatyczny, w jakiś zunifikowany proces, który pozwoli OK na oferowanie swoich usług u różnych operatorów i myślę, że gdzieś tam myśląc o tym, jak powinny być rozdane kolejne środki z FERC-a, z KPO, to warto się nad tym zastanowić, pochylić i wspólnie w tym gronie razem z regulatorem porozmawiać, jak to mogło być rozwiązane. No właśnie wydaje mi się, że prezes OKO wczoraj nawet w tym miejscu wspominał o. Albo to był prezes OKO, albo minister Cieszyński. Tak, prezes OKO. Prezes OKO, tak, wspominał, że rzeczywiście jest to taka koncepcja rozważana. Chciałbym przejść do drugiej części dotyczącej cen, a mianowicie relacji bardziej cen detalicznych i hurtowych. No bo wiadomo, że te białe plamy są jakąś tam pochodną ceny, no bo im wyższa cena będzie hurtowa, tym więcej można zabudować, ale z drugiej strony im wyższa będzie ta cena hurtowa, tym mniej będzie biorców. Bo oczywiście wiemy, że można budować bez sieci hurtowych, nie posiadając jakby swojej sieci teraz, czy świadczyć usługi, no ale jednak ekonomicznie jest to spora mimo wszystko zaleta, jeżeli taką swoją sieć się posiada. No i pytanie brzmi teraz, czy te usługi hurtowe są tak naprawdę drogie, czy są tanie, no bo trochę znaleźliśmy się w miejscu, gdzie sieci hurtowe powstają, no one nadal nie mają tej penetracji, którą państwo by sobie pewnie życzyli, żeby miały. No i pytanie, jak to w takim razie zrobić, żeby te ceny może, nie wiem właśnie co, czy to hurtowe ma być droższe, czy to detaliczne mają być droższe? Gdzie tu jest klucz, żeby tę penetrację zapewnić? Pewnie jak zapytasz u OKiK, to odpowiedź będzie inna. Natomiast no jak pytasz operatorów, no to trudno odpowiedzieć, że powinno być taniej. My jako FiberHost tak bardzo, bardzo aktywnie działamy na rzecz wprowadzenia różnego rodzaju zapisów umożliwiających inflacjonowanie, podwyżkę tych opłat hurtowych i tutaj nawet chyba też prezes OKO się wczoraj odniósł tak z grubsza do tego konceptu, że zapominamy o tym kliencie końcowym, ale my patrząc od strony hurtownika na tą sytuację, to sytuacja jest taka, że no nam koszty wzrastają i trudno oczekiwać od nas, że nie będziemy chcieli przełożyć tych kosztów, które wzrosły, na usługi, które oferujemy. I teraz w przypadku detalistów, przepraszam, tych odbiorców, operatorów korzystających, no oni jednak umowy ze swoimi klientami mają na jakiś czas określone z reguły, mogą sobie potem te ceny i oferty odpowiednio dostosowywać do tych zwiększonych kosztów. My takiej możliwości no, nie daje nam się tak wprost. I druga sprawa, o której też detaliści, przepraszam cały czas za to brzydkie słowo, zdają się nie pamiętać, są pewne możliwości prawne wprowadzenia odpowiednich klauzul modyfikacyjnych albo powołania się na odpowiednie orzeczenia ETS-u i tutaj Jakub, do ciebie się uśmiecham, że może jakieś tutaj doradztwo i rozmowy z UOKiK-iem. Nie, to absolutnie nie, to ekonomiczne aspekty wyłącznie, stąd widzę, że Patrycja się wyrywa, może pani prezes. Tak, ja bym tylko chciała powiedzieć, że ceny powinny być takie, żeby operatorom korzystającym po prostu opłacało się prowadzić biznes na tych sieciach, ale chciałabym przy tej okazji zwrócić uwagę na jeden konkretny obszar, który zdaje się być wyzwaniem, czyli przypadek operatorów hybrydowych, którzy są jednocześnie hurtownikami i detalistami. I tutaj chcielibyśmy zwrócić uwagę szczególnie właśnie na ceny tych ofert detalicznych, które często stawiają OK w bardzo trudnej sytuacji konkurencyjnej i wręcz uniemożliwiają konkurowanie o klienta. No, ostatnio pojawiło się w takim publicznym obiegu stwierdzenie dotyczące ewentualnej usługi powszechnej, która miałaby wynosić nie więcej niż 1% minimalnego wynagrodzenia. Tak?
O ile pamiętam, na internet był 23% VAT ostatnio. To ile zostaje dla detalisty i hurtownika? To nie ten procent, to ile to wychodziło? To jest jakieś 30 zł, licząc brutto, minus 7 to 23. Tak. No i jeżeli ktoś, jak powiem, świadomie twierdzi, że jest w stanie skreować usługę jeszcze na niej, żeby na niej zarobił operator, to proszę, niech się zmierzy w biznesie z tą swoją propozycją. Myślę, że byłoby to ciekawe. Myślę, że pierwszy by się zainteresował tym walking, dlaczego ta cena jest tak zdumpingowana. A poważnie podchodząc do kwestii cen, czy to kwestii cen wynikających z oferty hurtowej, później jak to się przekłada na ceny dla klienta końcowego. No nie ma co ukrywać, no, tu jesteśmy w takim gronie, że każdy to wie, że ceny, które dzisiaj są oferowane na rynku dla klienta końcowego w modelu AAA, no, są naprawdę bardzo niskimi cenami. Pewnie każdy, jak tutaj siedzi, byłby w stanie wyciągnąć ofertę konkurencji swojej i powiedzieć, dlaczego akurat tutaj w danym mieście czy w danym modelu jest tak nisko, no niemożliwe, żeby ta oferta się zwracała. No, moim zdaniem okres dwuletni, który jest umowy standardowej, która jest podpisywana przy takim inicjalnym koszcie, nawet z uwzględnieniem kosztu hurtu, ale całego kosztu marketingu, SAK-a i tym podobnych, no, okazuje się, że raczej na średniej cenie ważonej rynkowej nie zwraca się w ciągu 24 miesięcy. Ja może tylko dodam, nie będę wypowiadał się na temat cen detalicznych, bo mam odpowiedzialność za hurt w Orange'u, ale chciałbym zwrócić uwagę wszystkich na to, że ceny hurtowe z może dokładnością na jakieś groszy, one się nie zmieniły od bardzo wielu lat. Te regulowane. By the way, te nieregulowane są na przykład w obszarze POPC, one są też regulowane, natomiast w nieco inny sposób, są też stałe od wielu, wielu lat. A tanie inwestycje w naszym kraju to już były, bo te obszary, które są przed nami, są o wiele trudniejsze, jeżeli chodzi o dosył, bo to są obszary, które są o wiele gorzej wyposażone w infrastrukturę, czyli trzeba będzie to wszystko wybudować. I teraz zwróćmy uwagę, jakie mamy trendy. Ceny hurtowe są stałe od wielu lat. Przez te ostatnich wiele lat dochód rozporządzalny w Polsce rósł w tempie 5-7% rocznie. Wynagrodzenia rosły znacznie szybciej niż inflacja. Okej, dzisiaj mamy znowu ten tak zwany hike inflacyjny wynikający z innego komponentu bardzo ważnego naszych sieci, czyli energii. I teraz te nożyce zaczynają się oczywiście rozwierać i gdzieś musimy się racjonalnie spotkać, ponieważ ten rachunek ekonomiczny, o którym tam zaczęliśmy na początku mówić, on się robi coraz trudniejszy, szczególnie kiedy spojrzymy na przyszłe obszary do, brzydko mówiąc, sfajberyzowania, no bo one będą o wiele trudniejsze. Przepraszam, może właśnie przy okazji pytanie, a ile teraz będą kosztowały te przyłączenia, takie HP w tych kolejnych projektach? Znaczy, no nie, no do prowadzenia kolejnych gospodarstw, jak się podzieli liczbę, które są do przyłączenia przez inwestorów. Ja myślę, że to nie czas, żeby tutaj w ocennikach jakiś rozmawiać, nie, no tak, natomiast będzie o wiele drożej, bo to wynika tak jakby z geografii tych obszarów, właśnie, do których będziemy docierać, gdzie dosył szczególnie, czyli ta sieć transportowa, żeby dojść do jakiejś miejscowości, trzeba często położyć 20-30 kilometrów światłowodu. I to najczęściej nie na słupach, bo po prostu to jest zbyt ryzykowne, ale w jakiejś kanalizacji. Czyli przejść parę mostów, parę przejazdów kolejowych, a to jest ścieżka zdrowia.
ja tutaj też ci konkretnych cyfr nie pokażę, ale tak z takich ciekawostek, my sobie w naszym dziale inwestycji zrobiliśmy takie ćwiczenie. Chcieliśmy takie małe miasteczko w Wielkopolsce, 3,5 tysięcy mieszkańców. I sprawdziliśmy, jaki byłby koszt podłączenia każdego mieszkańca w tym miasteczku. Wyszło nam, że taka średnia długość przyłącza to jest 190 metrów. Prezes Kosiński wczoraj w rozmowie z ministrem Cieszyńskim mówił o tam 30-40, nam wyszło 190. Także tutaj jakby nawet dofinansowanie w wysokości 100% może nie być zachętą do jakiejkolwiek inwestycji, bo koszty, tak jak Maciej wspominał, te przejście przez te rzeki, jeziora i mosty i słupy po drodze, koszt utrzymania tej sieci będzie tak wysoki, że to po prostu nie będzie opłacalne bez jakichś dodatkowych zachęt i dodatkowych ułatwień dla operatorów. Ale to bardziej operatorów teraz hurtowych czy dla detalistów? No bo to dla hurtowych. Jakie by to musiały być zachęty? No bo, a to znaczy co? Mówię o chociażby obniżeniu podatków, które już jakby oczywiście dużo zrobiliśmy w tym zakresie, natomiast nie wszystkie cały czas jednostki samorządu to się nie przyjęło do końca. Wszędzie, natomiast mówię właśnie o udogodnieniach takich, które już zaczęły być wprowadzone, bo oczywiście dużo się zadziało chociażby z tymi rzeczonymi zakładami energetycznymi. Natomiast tu jeszcze trochę pracy przed nami jest. Rozumiem, Patrycja? Ja bym tylko dopowiedziała, że mamy tutaj absolutnie wspólny cel i wszyscy jak tutaj siedzimy będziemy wspierać wszystkie działania zapewne zarówno sektora, jak i regulatorów, żeby wprowadzić wszelkie ułatwienia dla procesu inwestycyjnego i no, zapewnić hurtownikom i tym, którzy podejmują to wyzwanie inwestycyjne, jakiś sensowny zwrot z tych inwestycji, a tam, gdzie to jest absolutnie najtrudniejsze, po prostu finansowanie ze środków publicznych. Rozumiem. Przepraszam, panie prezesie Abramczuk, czy pan na mnie patrzył, że chciał coś pan jeszcze powiedzieć, czy? Nie, to słowo o podatkach mnie aż się zdziwiłem, więc musiałem zobaczyć. Rozumiem. Nie, tutaj, znaczy gdzieś wczoraj padło tak między wierszami szybko, tanio i dobrze. To wiemy dobrze, że tak się nie da i to jest niemożliwe, więc no powiedzmy sobie szczerze, będą w dalszym ciągu obszary, do których za żadne pieniądze nie będzie dostarczona usługa. I jakbyśmy nie zaklinali rzeczywistości, jakby nie zaklinało tej rzeczywistości decydenci, nie będzie tam tej usługi w formie dostępu światłowodowego. Okej, ktoś może powiedzieć, dobrze, zrobimy substytut poprzez dostęp mobilny, ale to też może być nie na wszystkie obszary. Także nigdy nie będzie tak, że wszędzie będziemy mieli tą gwarantowaną, oczekiwaną przepustowość do klienta końcowego. No nie ma takiej możliwości. Tak jesteśmy ukształtowani, takie mamy rozłożenie populacyjne w tym kraju, że nie wszędzie to zostanie zrealizowane. Komisja Europejska projektuje, że w 2030 roku każdy będzie miał sieć gigabitową do gospodarstwa doprowadzonego w Unii Europejskiej. Czy w takim razie trzeba jednak może zwrócić uwagę, że nie wszędzie może być to realizowalne? No, Komisja Europejska projektuje. Nie, ona zadecydowała już. To projekt decyzji. Tak, już jest decyzja. No, powiedzmy nie, to projekt, tak. Na razie projekt decyzji. Ale chyba też taki dosyć z zawahaniem, bo z tego co słyszałem, to pierwsza wersja była, że jednak nie było tam wszędzie tych sieci gigabitowych, a w drugiej wersji się pojawiło. Administracyjne ustanowienie kraju szczęśliwości. No, ale może zadziała tym razem. To ma sens. Rozumiem. Pytanie jeszcze w takim razie o trochę też a propos tej komisji, o tę przewidywalność regulacyjną, bo tu też się ten wątek pojawił. Czy my ją mamy, czy jej nie mamy? Ewentualnie co jeszcze można byłoby poprawić? Znaczy według mnie nie mamy. Właśnie takie to chyba kontrowersyjne, znaczy nie bardziej kontrowersyjne, ale chyba tu są różne właśnie zdania.
Znaczy jest pewna przewidywalność, a mianowicie polegająca na tym, że nie ma przewidywalności. Także to tak trochę żartem, ale na poważnie uważam, że tak jak powiedziałem na początku, uważam, że to jest ten moment, gdzie powinniśmy te regulacje napisać na nowo. Po prostu śmiało, odważnie powiedzieć, jak to powinno być. No, formalnie, mamy napisane na nowo, bo mamy prawo komunikacji elektronicznej. No tak, ale ja mam się problem taki, że nie łapię się w definicję operatora wyłącznie hurtowego. Bo nikt się nie łapie. No właśnie. W Europie jest jeden taki podmiot. Tak? No to skoro ja nie jestem operatorem hurtowym według tej nowej definicji, to kto nim jest w takim razie, nie? Jakby może byśmy sobie to ustalili na początek, bo wtedy jakby jak już ustalimy, że nim nie jestem, jestem detalistą, no to oczywiście według tej definicji, bo skoro nie hurtowy, no to muszę być jakiś, no to znaczy, że podlegam wszystkim tym obowiązkom, na przykład dotyczącym obronności państwa, których nie mogę spełnić, bo nie mam warstw wyższych. Ja nie wiem, co ludzie przesyłają w tych bitach, nie mam adresów IP, nie, ja nic nie wiem, poza tym, że wiem, że podłączymy się do tego domu. I wchodzimy w taką sferę, a propos tego, że po prostu według mnie dzisiaj nasz regulator, ale również tworzący prawo telekomunikacyjne nowe, jakby zapomnieli o tym, że zmienia się rzeczywistość i trzeba w tym zakresie coś dołożyć. I ja uważam, że to nie tylko w Polsce, ale w ogóle w Komisji Europejskiej. Za mało jest tej dyskusji o operatorach hurtowych. No i ona skończyła się tym, że jest prowadzona definicja, więc można powiedzieć odfajkowany kraj szczęśliwości, mamy definicję, tylko że łapie się jeden, tak? No jeden operator. I to jest to. Bo po drugie, wydaje mi się właśnie trochę... Ja będę mówił tak o tym zmianie rzeczywistości, nie godzenia się na byle jakoś. No kurczę, no po prostu weźmy się i to zróbmy. No jakby, nie wiem za bardzo, w czym jest problem. Poza tym, że politycznie może jest niefajne, to padają ceny, czy argumenty, że cena hurtowa jest za wysoka, a może detaliczna jest za wysoka, może powinniśmy je obniżać. No na Boga, no. Nie ma już czego obniżać. Znaczy, jeżeli dostęp do platform, o których dzisiaj było dużo mowy, Netflix choćby, HBO, no dowolny platform, to jest koszt rzędu kilkudziesięciu złotych, no zależy, nie chcę taką musi robić reklamę, ale powiedzmy od 20 paru do 60 paru. To dlaczego dostęp do internetu ma kosztować ile? Złotówkę? Znaczy, no nie wiem za bardzo, no nie. Bo to tanie już było. Teraz jakby to już jest taki moment, który powinniśmy sobie powiedzieć, że nie mamy dalej inwestować, te kolejne miliony, Maćku, które trzeba okablować, to ktoś skąd trzeba te pieniądze wziąć. I to no niestety tak to jest. I ja myślę, że my jesteśmy gotowi ten wysiłek inwestycyjny ponieść, ale nie dyskutujmy o obniżaniu cen, tylko dyskutujmy o tym, w jaki sposób dostosowywać tempo waloryzacji tych kosztów do sytuacji makroekonomicznej, o tym, co się dzieje w Polsce i też uregulujmy w końcu kwestię operatorów hurtowych, bo to nie jest uregulowane. Ja jestem, tak jak mówię, jestem detalistą. Jasne. Czy oprócz tutaj kwestii ceny, jakieś inne zagadnienia dotyczące barier, które powstają w tym budowaniu sieci hurtowych, jeszcze państwo są w stanie wymienić? Czy mamy tu jakieś takie pomysły? Bo rzeczywiście takie pytanie gdzieś tam ostatnio się pojawiło i zastanawialiśmy się, no z naszej strony myśleliśmy o chociażby kwestii egzekwowania tych przepisów. Ale jak to jeszcze, czy coś państwo mają tu jakieś takie pomysły, którymi moglibyśmy spróbować zarazić władzę, żeby rzeczywiście te sieci powstały? Ja wspieram w pełni ten głos Jacka, że to jest moment, żeby rzeczywiście napisać te regulacje na nowo. Mamy doświadczenia z poprzednich programów POPC i to warto wziąć pod uwagę. Z perspektywy OK też powiedziałabym, że jest istotne, żeby mieć większą przewidywalność tego, co się stanie po okresie trwałości projektów, jakie będziemy mieć zasady dostępu i na ile będziemy mogli rzeczywiście kontynuować ten biznes, mając już zbudowaną jakąś bazę klientów. Więc tak, no, to jest absolutnie ten moment, żeby się wspólnie zastanowić, jak stworzyć jakąś wartość dodaną i win-win dla wszystkich uczestników tego rynku. Ja chciałbym ze swojej strony trochę tak mniej dramatycznie zabrzmieć niż Jacek zabrzmiał w kontekście relacji z regulatorem. Myślę, że tutaj podstawa to jest dialog, dobry dialog i według mnie on jest. Natomiast
co moglibyśmy zrobić? Chciałbym zwrócić uwagę na taką jedną rzecz, że my w Polsce, jak budujemy sieci, to musimy uzgadniać wszystkie przebiegi, media typu, nie wiem, gaz, wodociągi, energetyka, z wieloma interlokutorami. Są kraje, w których istnieją takie centralne bazy, które zawierają komplet informacji. I jak się kładzie światłowód, to się po prostu zagląda do systemu, w którym jest wszystko i tam jest wszystko. I to się da zrobić, bo w takich krajach jak, nie wiem, na przykład Niemcy czy też Francja to jest, to działa, jest to rozwijane cały czas, ma swoje wady, to trzeba sobie powiedzieć, ale to jest rzecz, która byłaby dużą wartością nie tylko dla nas jako biznesu telekomunikacyjnego, ale dla każdej innej branży, która by zakontrybuowała do tego. Wczoraj się pojawiała również kwestia raportowania między innymi tych przebiegów i zbierania informacji przez prezesa UKE. Jak rozumiem, że tutaj pewien aspekt pozytywny wychodzi. Ale jeszcze tak wracając, przepraszam, tylko a propos tych kwestii regulacji operatorów hurtowych, to nie mogę nie zadać jednego takiego pytania kierowanego już niestety pod kątem Orange'a. A ten nowy światłowód inwestycje, to on będzie kim tak z punktu widzenia regulacji? Czy on będzie faktycznie regulowany SMP, czy to hurtowy? Ale to jest prosta rzecz. To jest sieć otwarta na każdego. Zresztą są prowadzone rozmowy. To jest sieć, do której każdy może mieć dostęp, każdy operator. I na zasadach takich samych, jak obecnie już istniejący kontrakt pomiędzy Światłowód Inwestycje i Orange Polska. Czyli są symetryczne warunki, otwarty dostęp, równe relacje. Nie ma potrzeby tutaj niczego regulować, ponieważ to jest otwarty podmiot. Ja nic nie mówię o potrzebie, tak żeby nie było. A ja mogę powiedzieć o tych barierach, jeśli mogę. Tak, bardzo chętnie. Poczekaj, to trzeba jeszcze ten czas przewinąć, godzinę musimy dodać ekstra. Mało. Wojtek ma tą listę, więc rozumiem, że dlatego... Słuchajcie, nie, bo tak, bariery, bo to będzie, ja nie chcę mówić o barierach finansowych, takich merytorycznych, chcę powiedzieć trochę o barierze, którą mamy w głowie. Żeby zostać hurtownikiem, trzeba otworzyć się na interakcje z kilkudziesięcioma operatorami, trzeba wykazywać się mega empatią i zrozumieniem drugiej strony. Znaczy, jeżeli ktoś tego nie ma, to nie może zrobić dobrego biznesu hurtowego. I warto o tym pamiętać, bo to naprawdę każdy operator, który przychodzi, który chce się podłączyć do naszej sieci, no ma swoje dziedzictwo, tak? Legacy, ma jakieś doświadczenie, ma bazę klientów, ma swoje systemy, ma procesy, ludzi i my musimy być bardzo elastyczni, musimy się do tego dostosowywać, czasem próbując przekonywać, że można troszkę inaczej, ale jednak musimy słuchać, musimy być na to otwarci. Także wydaje mi się, że taką barierą, chyba najważniejszą jest to, żeby w głowie sobie poprzestawiać trochę i być bardziej otwartym na inny rodzaj biznesu. Nie klienci indywidualni, których jeszcze jest, to jest jeszcze inne zwierzę do obsługi, ale klienci i operatorzy korzystający też mają swoje potrzeby i zmienianie tych organizacji w zasadzie nie ma sensu. Znaczy można powiedzieć, że się nie da zmienić partnera po drugiej stronie. Można pewne rzeczy podopinać, pozapinać, ale trzeba być po prostu mega otwartym, no, słuchać tego. I tak naprawdę cieszę się w ogóle, bo pracujemy tutaj ze wszystkimi z was i każdy z was jest też otwarty na to, żeby zapraszać nas i pokazywać, jak was wygląda wasza sprzedaż, jak wygląda wasze problemy, żebyśmy je poznawali, żebyśmy mogli wchodzić w te interakcje na poziomie nie tylko liczb i Exceli i spotkań przy obiedzie, ale też w terenie zobaczyć fizycznie, jak to wygląda, co możemy poprawiać. Więc to ta miękka sfera prowadzenia biznesu jest szalenie istotna dla rynku hurtowym. To musi być taki związek pełen zaangażowania. Tak. A ja bym się chciała tylko odnieść, jeśli pozwolisz, Jakubie, do tego, co Patrycja powiedziała, bo to mnie trochę zaniepokoiło, bo tak z pewną taką niepewnością, co się wydarzy po tym okresie trwałości. Ja bym tutaj tylko chciała zapewnić, że z naszego punktu widzenia to jest nasza strategia długoterminowa. Ona nie jest ograniczona jakby warunkami konkursowymi. My tutaj naprawdę wierzymy w tą otwartość sieci. My wierzymy w ten powszechny dostęp do internetu i w jak najszersze otwarcie tej sieci. I to też powtarzamy w rozmowach z naszymi partnerami, no bo nie wyobrażam sobie, żeby w tym biznesie to był jakiś, powiedzmy, model biznesowy ograniczony czasowo. Także mogę cię, Patrycja, zapewnić, że jeszcze będziemy wiele lat współpracować. Dzięki. Ja
właśnie na tej wieży też budujemy ten biznes jako OKA, więc... I gentleman's agreement. I to chyba właśnie jest core tego, co tutaj próbujemy powiedzieć. Warto kończyć, bo to dobre podsumowanie. Dobrze, to ja myślę, że jeszcze mamy 3 minuty, ale nie wiem, może w takim razie już skończmy. Jeszcze możemy ewentualnie chwilę o zielonej tej telekomunikacji, bo tu rzeczywiście pan Nowochoński wspominał, pani Marta Wojciechowska też. Oj tak, to nasz konik, ale no jak właśnie. Ja zacznę mówić, to mogę nie skończyć. No dlatego właśnie pod koniec w sumie jest to dobry temat. Mamy 3 minuty, więc... Tak, dobrze, słuchajcie, bo to też ta decyzja, czy ten projekt decyzji, ja się z nim zapoznałam i tam rzeczywiście w tę dekada cyfrowa określa cele strategiczne tej cyfryzacji, digitalizacji na najbliższe 10 lat i tam wielokrotnie przejawia się cel, że ta infrastruktura telekomunikacyjna ma być bezpieczna, ma być niezawodna i ma być też zrównoważona. I to w kilku, nawet w kilkunastu powiedzmy miejscach bym powiedziała, że to się przejawia, jeśli mówimy o węzłach, one muszą być neutralne środowiskowo, tam nawet półprzewodniki muszą być te sustainable. I wydaje mi się, że w niedługim czasie to również zostanie uregulowane. I jakby my jako Fiberhost jakby jesteśmy i świadomi, odpowiedzialni społecznie i my w tego typu inicjatywy to idziemy jak w dym. Ja muszę powiedzieć, że my nawet już przeszliśmy ten etap, o którym Ryszard Hordyński mówił, też inwestujemy w zieloną energię i tak dalej, ale też idziemy krok dalej. Zamierzamy osiągnąć tą neutralność klimatyczną do 2030 roku, podejmujemy szereg działań, ale też wymuszamy na rynku, na naszych partnerach, w procedurach zakupowych, w procedurach przetargowych mamy dodatkowe punkty za działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju. Po prostu nie chcemy współpracować z podmiotami, które nic w tym zakresie nie robią. Ale to jakoś biznesowo uzasadnione, czy etycznie, czy... Bo teraz na przykład może zaczną się dostawcy detalicznie obawiać, że za chwilę też będą musieli... Się no oczywiście, ale punkty. To już ci, z którymi współpracujemy, to już bardzo dużo robią. Wiesz co, okay. I etycznie, i biznesowo. Biznesowo również. Nasz właściciel, to jest fundusz infrastrukturalny, największy fundusz infrastrukturalny na świecie, Macquarie, jakby zwraca na to uwagę, inwestorzy tego funduszu zwracają na to uwagę. My co roku bierzemy udział w badaniu GRESB, to jest taki benchmark międzynarodowy poziomu zaawansowania w zakresie kwestii środowiskowych, ładu korporacyjnego i odpowiedzialności społecznej. Raport, który jest przygotowywany rocznie, tam dostaje się punkty, jest pewna gradacja, on jest autentycznie sprawdzany przez inwestorów. Także wiesz, nie pozyskasz finansowania, jeśli nie będziesz działał w tym zakresie. Czy ktoś jeszcze chciałby się pochwalić jakimś działaniem? Tutaj czas nam się kończy, ale tak, takie dwa hasła chciałbym rzucić. Wyobraźcie sobie, że za 2-3 lata, jak się spotykamy, ceny energii są wyższe 2-3 razy. I teraz spójrzcie do swoich własnych rachunków wyników, co tam się wydarzy wtedy. I teraz z perspektywy, Andrzej, twojego ulubionego tematu światłowodów, to wygląda tak, że klienci stają się coraz bardziej świadomi tego, jak używają różnych usług i produktów od strony tak zwanego sustainability, od strony ekologiczności. No i my jako operatorzy, którzy sprzedają światłowody, no mamy tutaj bardzo dużo do powiedzenia, bo to jest mniej więcej 1/4 zużycia prądu na każdego użytkownika versus inne technologie, te bardziej tradycyjne. Operatorzy mobilni, tak samo. Dzisiaj bardzo wiele wież telekomunikacyjnych spiętych jest jeszcze radioliniami. I fajnie, bo to wszystko działa ok. 5G przyjdzie, 5 razy więcej capacity będzie potrzebne. No i wtedy te radiolinie już nie zawsze i nie wszędzie. Ale też jest sens biznesowy w takim podejściu
ekologicznym, no ponieważ światłowód znowu tutaj na dosyle do wieży da oszczędność około 60% w zużyciu energii. Wyobraźmy sobie tylko, że ta energia będzie drożała tak, jak teraz drożeje i zobaczymy, jak można powiązać wątki ekonomiczne z ekologicznymi i z wątkami sustainability. Bardzo dziękuję. Czy jeszcze pozostałe trzy osoby chciały po jednym zdaniu się czymś pochwalić? Nie. Super. Bardzo uprzejmie dziękuję. W takim razie czas nam minął. Chyba to wszystko.